No dzień dobry. Dzień dobry. No, pizzę robimy domową. Tak. Mnóstwo składników, dlatego że ja będę robił 4, bo gości mamy. I wygląda to tak. Co potrzebujemy? Oliwa z oliwek. Mąka. Pomidory. To są już takie nasze przetarte pomidory. Działki. One są doprawione. Z cebulką. Bazylia, oregano. Woda. Proporcje podam na jedną pizzę pod filmem, bo to są na 4. Drożdże, papryka konserwowa, cebula, tuńczyk, szynka gotowana to chyba była, nie? Tak, chyba tak. Oliwki czarne, kukurydza, pieczarki, cukier i sól. Aha, i no i ser oczywiście. I to wszystko, dobra. Ja to wrzucam do robota. Można to zrobić ręcznie, ale jedyna łatwizna, więc wrzucam to wszystko do robota i będę mieszał dosyć długo to ciasto. Dlatego, że ciasto na pizzę musi być bardzo dobrze wymieszane i długo musi wyrastać, przynajmniej te 2-3 godzinki. Do pojemniczka wlałem wodę, dodałem drożdży i trochę mąki. Około 1,5 łyżeczki dodałem również cukru. Dobrze, teraz zostawiamy to w ciepłe miejsce i musi nam to zwiększyć swoją objętość. Tyle mamy, przynajmniej będzie gdzieś dotąd. O, tak. Jak widać, zwiększyła swoją objętość przynajmniej 5-krotnie. Wlewam to do mąki i będę to mieszał. Dobrze, po wymieszaniu ciasta dzielimy je na 4 równe części. I odstawiamy na 2 do 3 godzin do wyrośnięcia. Czym dłużej będzie rosło, tym będzie lepsze ciasto. No i dobrze, ciasto wyrosło, jak widać. Długo trzymałem pod przykryciem, ale brat chciał do pracy i nie było zbyt wilgotno. Dobra. Na górę dajemy oliwę z oliwek. Nie dużo. Bo chociaż wygląda, że dużo, ale tak naprawdę nie jest to dużo. Dlaczego dajemy oliwę z oliwek? Dlatego, żeby nam sos w ciasto nie wsiąkł. Nie wsiąknął. I to jeszcze dodatkowo to rozcieramy. Gatunkowo musi być bardzo dobra oliwa z oliwek, żeby nam smakowała. Zwykły olej taki, no, bym nie dał zwykłego oleju. Dobrze, dajemy sos pomidorowy. Tutaj starczy. Teraz tutaj akurat to jest pizza dla brata, to
On lubi na bogato, czyli wszystko. Jak lubi tak wszystko, no to dam mu wszystko. Ja mówię od razu, nie dawać zbyt dużo składników na pizzę. No ale on chciał, no to więc dam. Tuńczyk. To jest taka ekstremalność, naprawdę. Nawet ja sobie takiej nie robię. Po prostu za dużo składników. No ale mówię, powtarzam, jak Bart tak chciał, tak będzie miał. Okej. Dobrze, i na górę też trochę oliwy z oliwek. Niedużo. Starczy. Dobrze, teraz wkładamy do piekarnika jak najmocniej wygrzanego. Mój akurat chyba do 250 maksymalnie pociągnie. Na wyczucie to jest. U mnie akurat piekarnik i to musi być góra dół tylko włączony i położone na ostatniej półeczce pizza, żeby od spodu dostawało najmocniej. I musi być to gdzieś około 8 minut. Myślę, że więcej nawet nie, ale 8 minut to jest w zupełności, jak jest dobrze wygrzany piekarnik. Dobra, spotykamy się, jak już będzie gotowa, upieczona. No okej, minęło około 8 do 10 minut, to jest pizza mojego brata. Tak chciał, tak ma, czyli wszystkiego od diabła. Nie gorąca, powinien troszeczkę przeczekać, ale... Tak wygląda. Dobra. No okej. No i to ostatnia pizza. Ja już swoją już dawno zjadłem, przynajmniej 3 godziny temu. Może tam bliżej. O. Żeby nie było, że wygląda jak spalone, to nie jest spalone, po prostu to jest, są pomidory. Z daleka wygląda, jakby była przypalona. O. To są po prostu pomidory. Od spodu jest. I też nie spalona. Jak się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I pozdrawiam, do następnego.